Ta fotografia odznacza się doskonałą harmonią formy i treści. Najpierw, jak zawsze, zwracam uwagę na formę. To mocno skontrastowana i zgeometryzowana kompozycja. Klasyczna czerń i biel z gamą szarości ograniczoną niemal do minimum. Poziome linie proste rulonu, a między nimi dłonie w czarnych rękawiczkach, które wyglądają jak jakiś ekspresjonistyczny ornament. Głowę dziewczyny, znajdującą się w centrum kompozycji, okrywa kaptur płaszcza, co nadaje twarzy kształt trójkąta. Rządzi tutaj symetria i wszystkie lekkie odstępstwa od niej czynią tę kompozycję jeszcze ciekawszą. Na przykład spojrzenie w bok i kilka odstających kosmyków włosów. Punktem wyjścia do treści tego zdjęcia jest jego tytuł, Portret studentki, i czas powstania, druga połowa lat 50. Widać, że to studentka ASP albo architektury. Te dziewczyny zawsze były uważane za najbardziej stylowe. Może niesie pracę wykonaną właśnie na zajęciach. Modelka ubrana jest na czarno, w płaszczyk z kapturem i rękawiczki, ma makijaż, który był wówczas najmodniejszy, kreski pociągnięte nieco w górę, nadające oku lekko skośny, koci kształt. Jej wygląd odzwierciedla ówczesną modę na egzystencjalizm w wymiarze estetycznym, jako pewien charakterystyczny sposób noszenia się. Młodzież artystyczna tamtych czasów zapatrzona była we Francję. To byli ludzie, którzy marzyli o kawiarenkach na lewym brzegu Sekwany, słuchali Juliette Gréco i snobowali się na czytanie Sartra. Wracając do bohaterki tej fotografii, uderza mnie w niej zupełny brak dziewczęcej kokieterii. Nie widać ozdób, strój jest surowy, fryzura w pewnym nieładzie. Nawet to jej spojrzenie ucieka gdzieś w bok. A mimo to, a może właśnie dlatego, tak bardzo intryguje i pociąga.